Ja bym powiedziała, że ono się troszeczkę różni. Gdybyśmy spojrzeli sobie na przykład na finanse i na retail, to oczywiście mamy troszeczkę inny sposób budowania relacji z klientem i potem utrzymywania po prostu tej relacji. No do bankowości jesteśmy zidentyfikowani przede wszystkim i czy używamy aplikacji, czy strony mobilnej, no to jesteśmy w stanie wejść trochę w głębszą interakcję z tym klientem. Jeżeli chodzi o retail z kolei, to popatrzyłabym, że ten retail też jest mocno zróżnicowany, bo mamy typowe e-commerce, ale mamy też taki retail, który ma sklepy fizyczne i działalność komersową, albo nie ma możliwości zakupienia towarów w wersji e-commerce'owej, tylko możemy sobie, nie wiem, pooglądać jakieś informacje, więc tutaj ten customer experience będzie się jednak różnił w zależności od tego, jak ten biznes omnichannelowo jest zorganizowany. Z mojej perspektywy ja bym powiedziała takie dwie rzeczy. Przede wszystkim wychodzimy od użytkownika, to co fantastycznie powiedział pan Adam Marciniak na wstępie, tak, że i to też jest taka filozofia, bym powiedziała, bardzo googlowa, tak, że patrzymy, co ten użytkownik potrzebuje, jakiego potrzebuje produktu, jakiego potrzebuje rozwiązania, a dopiero potem szukamy technologii, szukamy budżetów po prostu i uważamy, że jeżeli wyjdziemy od takiego realnego zapotrzebowania użytkownika, to ten produkt po prostu ma szansę przyjąć się na rynku i no, my patrzymy też na skalowanie globalne. Jesteśmy taką firmą, że szukamy, gdzie się wyskaluje ten produkt, to rozwiązanie na miliony czy na miliardy. Mamy kilka produktów, które mają kilka miliardów użytkowników. Natomiast gdybym tak zeszła już tak bardzo przyziemnie, to myślę, że jesteśmy w świecie mobile first już teraz, tak? I że ten telefon staje się takim centrum dowodzenia po prostu relacji po prostu z klientem, z użytkownikiem, a jak już wejdziemy po prostu w ten telefon, to myślę, że są takie dwie rzeczy. Te rozwiązania asystenckie, o których dużo mówiliśmy dzisiaj, ale no to jest taka większa przyszłość. Natomiast tak przy ziemi, gdzie wejdziemy, no to ten użytkownik chce, żeby szybko otrzymać tą informację, której potrzebuje. I teraz kwestia zorganizowania sobie struktury, katalogu, to jest jedna rzecz, a druga, jak szybko ten klient po prostu dotrze do tych informacji, czy kupi ten produkt, prawda? No i dużo czasu teraz poświęcamy na rozmowę po prostu z naszymi klientami o UX, tak użyję pewnie takiego sformułowania, bo bardziej wschodzimy na poziom właśnie analityki takiej UX-owej i patrzymy, jak szybko te strony się otwierają. Wbrew pozorom to jest bardzo, bardzo istotne. No, retail ma to przeliczone na utratę przychodów po prostu. To na przykład w przypadku Amazona dotarłam do danych, gdzie każde 100 milisekund szybciej to jest 1% więcej obrotu. Tak? I to jest naprawdę już duża cyfra. Tak? To ma duży wpływ na ten obrót. Patrzymy, jak szybko klientowi otworzy się ta pierwsza strona, jak szybko później ten klient po prostu będzie w stanie przejść tą ścieżkę i jak szybko będzie w stanie zapłacić. To jest te trzy momenty, na które zwracamy po prostu teraz bardzo dużo uwagi. No i zatem szukamy tych technologii, które by to wspierały. I te trzy technologie to mamy AMP, PWA, no i superpłatności. Bardzo wspieramy też klientów na przykład w myśleniu o tym, żeby bardzo dużo testowali. Mamy też takie narzędzia, które mówią, testujemy, co jest na tej stronie, jaka jest zawartość, jaki jest układ tej strony, bo to wszystko, wie pan, to wszystko użytkownik na wszystko zwraca uwagę, więc to, co my sygnalizujemy, że w ogóle patrzymy i mówimy, że testy to w ogóle powinna być taka stała działalność firmy i te testy AB naprawdę dają bardzo dużo wiedzy, bo każdy ma innych użytkowników i nie jest tak, że my przyjdziemy i powiemy, o to jest świetny interfejs, bo takie są dane. Nie. Pana użytkownik i nie wiem, mój użytkownik i kolegi, który siedzi tutaj obok będzie zupełnie innym użytkownikiem i on potrzebuje troszeczkę innego po prostu kontentu. Ona musi być maksymalnie prosta. Wie pan, gdy tak sobie myślę o takich stronach, no jak pan popatrzy na stronę wyszukiwarki Google, ona się nie zmieniła. Jest to jedno proste okienko po prostu, które pan wpisuje zapytanie i jakby no, ta prostota działa, tak? I bym powiedziała, że też te, tak jak patrzymy na upraszczanie właśnie, im szybciej, im prostsze są te strony, im mniej przeładowane obrazkami, kontentem, tym szybciej one się otworzą, tak? Ci klienci też nie lubią, żeby one były przeładowane, nie wiem, też reklamami, też żeby były przeładowane po prostu grafiką. To no musimy znaleźć, myślę, że w prostocie jest największa po prostu, nie wiem, przewaga, tak bym powiedziała.